Cześć! Zanim przejdziemy do filmiku, to wspomnę tylko, że w tym tygodniu mam do rozdania tego cichego headshot machina. Wystarczy, że zostawicie tyle łapek w górę, ile uważacie za słuszne, a w kolejnym już giveawayu rozdam wam również coś takiego fajnego jak ta M-ka. Pod koniec tygodnia będę losował osoby z przypiętych komentarzy pod filmami, w których rozdaję tego właśnie skina i wyniki opublikuję w zakładce społeczności na kanale, więc jeśli ktoś z was nie chce, żeby takie info go pominęło, to zostawcie po prostu suba. To tyle tytułem wstępu, a teraz zapraszam was na filmik. Cześć, siemano, witam wszystkich, ja jestem Forever i zapraszam was do kolejnego filmiku z CS-a na moim kanale. Słuchajcie, dostałem demko od jednego z widzów. Mowa tutaj, w sumie nawet nie wiem o kim mowa, ponieważ nie podał swojego niku w grze. Więc ustawiłem tutaj sobie na auto kamerkę, żeby tutaj przedstawiała nam najciekawsze fragmenty tego meczu. Oczywiście całego nie będę wam pokazywał. Główne rzeczy, o których warto wspomnieć, to to, że są to rangi Silver 1. Przynajmniej osoba, która wysłała mi to demko, ma Silver 1 i już od pół roku nie może, że tak powiem, z tego Silvera wyjść. No zobaczcie, co tutaj się dzieje. No to strzelanie, to wiecie, nie jest najlepsze, ale, że tak powiem, od czegoś trzeba zacząć. I co jeszcze jest ważne, że osoba, która podesłała mi to demko, kupiła sobie status premium. Także to będzie też mniej więcej takie fajne porównanie co do też poprzedniego demka, gdzie nagrałem akurat filmik odnośnie tego, jak grać, jak to jest grać mając 0 godzin w CS-a. Tam mieliśmy non-prime, tutaj mamy prime, także zobaczymy, jak to wszystko się przedstawia. Wiem, że jeden gracz, znaczy przynajmniej domyślam się, że to może być Smurf. Chodzi o tego PO Luit, czy jakiego tam nick się czyta. On może grać tutaj jako właśnie, jako Smurfik. Jestem. No, chociaż w sumie te strzelanie w biegu i niemożność ogarnięcia, że tak powiem, z którego miejsca, że tak powiem, cetek strzela, no, może być tutaj, wiecie, różnie. No, ale zobaczymy, jak ten meczek się potoczy. Oczywiście też wszystkich nie będę akcji pokazywał, wszystkich rund, no bo ten odcinek wtedy zająłby ze 40 albo 50 minut, a raczej czegoś takiego długiego nie chcecie chyba oglądać. Także przyjrzymy sobie kilka takich fajnych rundek, gdzie oczywiście będą grali na fullu, bądź jakieś, na pewno pistolka będzie też kolejna. No i ostatnia runda, żeby pokazać wam mniej więcej, jak to będzie fragowo wyglądało. Mamy teraz sytuację klaczową, 1 na 2. No i zobaczcie, że oni w ogóle latają jak kura bez głowy. Dobra, zabił. No i co zrobi pan ktoś? Usłyszał kroki przeciwnika, przynajmniej ja je usłyszałem, no ale wyszło jak wyszło. Aim nice. No ciekawe, kto tutaj z tym aimem, że tak powiem, zaszalał. Czy nasz rzekomy Smurf, czy facet z P90. Dobra, przeszliśmy sobie trochę rundek do przodu. Starałem się znaleźć taką rundę do tej pory, żeby CT grało na fullu, ponieważ jak widzicie, przepierdzielili, że tak powiem, wszystkie rundy do tej pory. I tak, nie mogę się doczekać rundy, gdzie grają fulla. Po prostu co chwila jest force, co chwila jest jakieś, wiecie, jakieś dziwne akcje. No ten smok to bardziej... Zobaczcie, jak ten smok to bardziej jest dla terrorystów przydatny. No tutaj mogą sobie wyjść, jest luka, taki można powiedzieć a la one way. Świetnie tamten cetek życiu tego smoka, po prostu brilliant, jak to się mówi. Wepal gumę z celownikiem pod sufit. No terror tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajnie się prezentuje. W ogóle to jest dziwna sytuacja. Zobaczcie, że mieli bomb site B, a paka co robi? Absolutnie nie wiem, co tu się odpierdziela w ogóle, ty no. Co to się dzieje? Przecież on zabił typa w kuchni. Oni kompletnie w ogóle obok niego przelecieli. Przecież jak wasz gościu ginie tutaj i on patrzy się na tego CTK, który stoi za tą kasą fiskalną. Oczywiście wiecie, chciał i pewnie tam podliczyć za wejście do kuchni. Ale swoją drogą, kiedy wasz
teammate podchodzi po prostu pod tą kuchnię i widzi CTK, no to on wyświetla wam się tutaj na radarze. Wystarczyło po prostu spojrzeć na jakąś tam czerwoną kropkę czy znak zapytania, żeby wiedzieć, że ktoś tutaj jest. Oni po prostu przebiegli sobie takie... I tutaj, no po prostu coś no niesamowitego. Ten Glebich chyba szuka sobie... Ci się obijają. Takie, wiecie, strzały dosyć koleżeńskie. No i zobaczymy. O mo! No powiem wam, że... Co tutaj się w tym meczu dzieje, to po prostu nie mam... Nawet nie wiem, jak to skomentować. To jest po prostu chyba legendarny mecz Silverów. Jeden. Dosłownie Silverów jeden. W takiej chwili przeładowuję, no. Oj, przepraszam. Wybaczcie mi, ale no nie powinienem się cieszyć. Ale to jest naprawdę bardzo fajne oglądać mecz takich graczy. Wiecie, tak na chillaucie. Domyślam się, że grają sobie na chillaucie. Nie. Stary, co on zrobił? Wróćcie sobie na Ktosia na chwilę. Ktoś, jeśli to oglądasz, tutaj będzie taki darmowy tip od Wujka Forevera. Zobaczcie teraz. $900 reszty. Brak Keva. $600. I na co to poszło? Na zapalający. Widzicie obok pistoletu? Zapalaka? Ktoś, nie rób tego. Lepiej kupić sobie Kevlar. No bo w dalszym ciągu po tym update'cie, tym starym, raczej w sumie starym, o tym aiming punchu, czyli jeśli gracie bez Keva, no to, że tak powiem, kiedy was ktoś strzela, no to ten celownik, że tak powiem, wam skacze. Kiedyś ten skok celownika był naprawdę horrendalny i ciężko było w ogóle kogokolwiek zabić. Teraz ten skok tego celownika jest mniejszy, aczkolwiek no dalej coś tam przeszkadza. O, ktoś. Ktoś i kupił granat po to, żeby rzucić pod siebie. O rany, tutaj trzeba naprawdę chyba... O nie, uciekaj, nie! O Jezu! O Jesus Christ! Tutaj chyba naprawdę po tym meczu wydaje mi się, że chyba powrót serii z analiz w CSGO się przyda. Co wy na to? Jeśli chcecie powrotu, dajcie znać i napiszcie w komentarzach odnośnie hashtag analiza CSGO. O. To będę wiedział, że chcecie. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeśli będziecie również chcieli. No takiego headshota to ja w życiu nie widziałem. No ale nie zdąży, nikt nie ma defa tam. O, jeszcze ten przyleciał. Ojej. A oni mieli kasę na kit. Ten pierwszy i ten na pewno mieli kasę na defuse kita. No tych mogło nie być stać na to. No, ale w każdym bądź razie, mimo że jeśli gracie powiedzmy z randomami, domyślam się, że to są jakieś randomy, albo to jest po prostu jakaś piątka. Jeśli gracie, patrzcie, czy ktoś nie kupi tego defuse kita, bo ważne, żeby po prostu przynajmniej jedna osoba tak grała. Ten jaki bogacki. 12 i pół. Prawie 12,5 koła, ale bez kewlaru. Także szacuneczek. Okej, słuchajcie, znalazłem sobie dosyć ciekawą rundę. Mianowicie tutaj od razu spoiler wam zdradzę, że tą rundę wygra CT i po prostu chcę zobaczyć, jak oni tego dokonali, ponieważ to jest, wiecie, przy ich grze, przy tej ekonomii, przy tym, co kupują, czyli brak kewlara. O, właśnie braku kewlara. Glebich, Mayday i ktoś tego kewlara w ogóle nie mają. Ten Itz i Wepal gumę, no Kevlar kupili sobie. Hełm też, ale ten hełm niepotrzebny, ponieważ no Tero ma, wiecie, kałaszka. O, to było ładne. Fleszyk też taki całkiem spoko. Tutaj smok na wybiegnięcie, aczkolwiek... Co mu po tym smoku, jak tutaj mało co było widać. I patrzcie, 3 na 4. Bardzo ładnie.
Jedna rzecz, jaką zauważyłem, oglądając właśnie demka Silverów i ogólnie tych graczy tych niższych rank, to fakt, że oni są nieustraszeni. Po prostu po zdobyciu fraga cisną dalej. Takie typowe, wiecie, wuj do przodu. No i co się stanie? No powiem wam, że bardzo ładna runda. Fajnie to rozegrali. Terror troszkę się tutaj pogubiło, aczkolwiek wiecie, na tych rangach to też jest nie tylko kwestia skilla, pomyślunku na mapie itp, ale też i szczęścia. Po prostu farcik też się przyda. Zobaczymy sobie od razu rundę po tej, że tak powiem, małej wygranej po stronie CT. Rzucimy kałacha? Chyba nie. Chyba nie. Chyba jednak mu nie rzuci. To jest właśnie też perfidne. Zobaczcie, co oni robią. Ten gościu z paką, facet z paką wyleciał na pewniaka. To jest ten, zaznaczam, ten rzekomy smurf. A reszta dalej się tam obściskują w domkach na B. Tam jeszcze dwóch z tych domków nie może wyjść. O rany, i ten smoke. Po co ten smoke, jak tutaj już bombsite zajęty? No i z USPK zabił. No jakoś udało się rzucić tego zapalającego, no i fajnie, zyskał trochę cennych sekund. Zamienić kałaszka na MK. Szanuję. O, kontrola spraya. Dosyć takie lucky. No ale to już chyba runda przesądzona. No i to właśnie. Przeładowanie broni w momencie, kiedy nie jesteś pewny, że ktoś na ciebie nie wychyli. Ok, tak jak obiecywałem też na początku prowadzenia tej serii, pistoletówka numer 2. Będziemy, wiecie, zawsze oglądam pistoletówki po jednej i po drugiej stronie każdej z drużyn. No i zobaczymy, jak sobie tamci po stronie Terro poradzą. Dosyć zawiła taktyka, dwóch shortem. No, Nyx dopiero zorientował się, jak zginął, że go strzelają z shorta. No, ten chciał fajnie, ale nie wyszło. Zobaczcie, co się dzieje. Tamten już zajął bombsite B, a ci w dalszym ciągu stoją. Aczkolwiek nie został, że tak powiem, cały bombsite sprawdzony. No, ale no, my widzimy, że tutaj nikogo nie ma, także spokojnie mogą iść. Co się stało? Ktoś tam... Ktoś umarł. O, właśnie, to był ktoś. Ale gra słów, co? No dobra, retake. No tamten nie wiem, czy wróci. On nie wiem, co robi. Sprawdza śmietnik na bombsite A. On też zginął. Jak to mówi Izak, wziął i umarł. Bardzo ładnie tutaj zawodnicy nie wiedzą, kto skąd strzela, co się tutaj dzieje. Wszystko wychodzi z okien, z drzwi, terrorysta łysy w okularach, odwrócił się plecami i dał się zabić. Ale całe szczęście wzięli sobie i ugrali. Nie wiem, czy oni się po prostu zgadali, że ty słuchaj, w pistoletówce ja wychodzę i umieram, i ty umierasz i wychodzisz z gry. Tamten, okej. To było dziwne, to ustawione było, mówię wam. Dobra, przechodzimy sobie do rundy kolejnej. Przemyślany flash. No, cicho, wypal gumę, chociaż się ustawia do smoka pod dżunglę. Siadło to tam w ogóle? Patrzcie, no jak na Silverów 1, no to całkiem spoko smoke. Sorry, tutaj też mogą być Silvery 2 i 3, także jeśli jesteś Silvery 1 w tym meczu, to wybacz. Taki mój osąd. Ale to są te. To jest ten poziom, zresztą widać czasami po grze.
Są Silver 1, Silver 2. Nie wiem, jak on go zabił. To było... Musiało być naprawdę zabawne. Okej, mamy teoretycznie ostatnią rundę w tym meczu. 6 do 15. No, Terro jest tutaj w takiej sytuacji typowo bez wyjścia. Po prostu wszystko albo nic. Taka typowa gra wabank. No i ten musi w piętę mu strzelać. Czy taką kamerkę ma trochę przekrzywioną? Biedny bot. Nawet jeśli to był bot, no to... O, fajny Mołotow. To powinni tego bota, że tak powiem, zatrzymać. No zawsze się taki bot przyda. Zobaczcie, jak to sprytnie rozegrali. Tutaj dwójka terrorystów na w pałacach pod bombsite'em A, a tam bombsite B. Czysty. Tylko pytanie, dlaczego jest czysty? Dlaczego nikogo tutaj nie ma? Dlaczego nikogo tutaj nie ma? Dobrze powiedziałem? Już późna godzina jest, wybaczcie. No i Glebik, siedź przy tej pace, błagam cię. No zaraz zostaniesz zabity w plecy. Dobra, full auto z Digla zadziałało. Usłyszeli, że broi? O nie, co tam się stało? Nie, ten nie może go wypatrzyć jednak. Już nie zdąży. Chcąc, nie chcąc, ugrał. No nie powiem, ugrał. Dobra, kolejna rundka. Druga niby ostatnia. No może to jakiś comeback będzie gra na remis, wiecie. Zobaczymy. Jeszcze bliżej. Taki tip od Forevera. Jak się rozpędzisz, rzucisz mocniej dalej. No ładne tutaj wejście na plecy. No plantujesz sąpakę czy nie, panie? Fajnie, już trzeci frag dla Glebicha. 4K zrobił. A nie, tutaj jest napisane, że zabił trzech. A tam na rampie chyba, że się z kumplem wymienili. No to by miało sens. 3K. Jak tutaj fragi się mają? Wow. 41 fragów. No, wiecie. Może to jest jakiś smurfik z Golda. A movement to ma naprawdę bardzo słaby. Te strzelanie z tych scoutów, awek i TP też nie jest jakoś najlepiej. No ale fragowo strasznie odstaje. Nie wiem, czy nie dostał może jakichś reportów. Beznadziejny smoke. Szkoda smoka, naprawdę. Nie, tak nie rób. Jak ten headshot siadł, nie mam pojęcia. Jak to siadło, nie mam zielonego pojęcia. Ale zobaczcie, zatrzymał bota. Znaczy, oni zatrzymali bota i teraz mogli sobie go przejąć. Także naprawdę fajnie to sobie rozegrali. Nie wie skąd. Oślepił swojego. No w sumie tamten mógłby się odwrócić, nie? Ładny headzik. No i został ostatni z shotgunem. Także powinni to wygrać w teorii. Na pewno to wygrają. Bardziej, że to takie full auto z Eagle'a było takie paniczne, że zamiast trafiać w niego, to pocisk leciał gdzieś tam pewnie tutaj w ściany tego pałacu. Dobra, zbliżamy się coraz bardziej do tej upragnionej rundy 15 po stronie Terro, żeby było 15-15. Czy tak się stanie? Zaraz się przekonamy. Ja oczywiście znam wynik meczu, ale tutaj będę, wiecie, podgrzewał atmosferkę. Patrzcie, co robią CT, to jest jakiś ostry chyba push. Na tego, na rampę. No ten fleszek to nikogo by nie oślepił. On tego fraga miał. Co się z tą drużyną terrorystów w ogóle podziała? Jakieś takie błędy robią, że to jest masakra. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Widzicie tego typka? On przyleciał, wydaje mi się, że od bombsite'u B przez domki
I zobaczcie, gdzie jest paka. Jezu, gdyby biegł z tą paką, to runda prawdopodobnie byłaby ich. A tak, no to dupa blada, no CT ma pakę i... No i co? No i to już jest GGWP typowe. No ale spokojnie, na wyższych rangach też czasami ludzie rzucają pakę naprawdę w naprawdę bardzo głupich miejscach. No i przez to przegrywane są naprawdę takie, wiecie, typowe easy rundy. Widać, że on tak bardziej movementowo jest lepszy od pozostałych. No to jest szanie. Pestka za pestką, takie szybkie tapowanie, no ale jakoś to się sprawdza, prawda? No i 16-10. Także tak wyglądają niestety, albo niestety, gierki, jeśli kupicie Prime, ale spokojnie, to były Silvery 1. Także luzik arbuzik, moi kochani. No i cóż, dzięki serdecznie za obejrzenie tego filmiku. Pozdrawiam wszystkich bardzo mocno. Pozostańcie jak zwykle forever young i spokojnie Prime'a możecie kupić, bo jak widzieliście po tym meczu, było 0 cheaterów, a jeśli były smurfy, no to smurfy na silverze z golda, no bo no tamten gracz nie był rewelacyjny, że tak powiem. Mimo, że miał 40 bodajże 5 fragów, jak pamiętam. Także spokojnie, wbijajcie levele, grajcie, tam załączajcie ten numer telefonu, kupujcie Prime'a, czy tam, no wiecie co robić. I spokojnie możecie sobie gierczyć w CS-a. Także jeszcze raz to tyle, dzięki serdeczne i trzymajcie się, pa pa.